Dzień dobry, kochani, witam Was w poranek. Może nie poranek, bo jest już po 10:00. Ja już mam krem. O, tam lampka moja stoi. I kwiatek, i statyw, i wszystko. Właśnie mi podczas. Dzień dobry, nie pokazuj się golutki. O tak, tylko głowę. Nie, nie. Dzień dobry, krasnalku, mój kochany, moje myci, pyci, malutki mój ty. Nie malutki, już duży chłopczyk. Kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie jeszcze raz, bo tutaj mi przerwał synoczek. Ja mam nałożony już krem i wyczyszczoną twarz. Zaraz zrobię sobie lekki makijaż. O, ktoś się tu obudził, cicho. No i połączymy się później. Dzisiaj wybieramy się do lekarza i na maluteńkie zakupy. Trzeba coś do obiadku kupić, prawda? Jeszcze to chyba pójdziemy. I może gdzieś pójdziemy się przejść. Także do zobaczenia później. Jakie szybkie moje śniadanie, czyli ten chleb ryżowy, do tego ten serek polski, jakaś tam wędlina konserwowa na to i szczypiorek. I to wszystko. Ja się spieszę. Dzisiaj mam bardzo lekki makijaż. Nie miałam czasu ani ochoty się malować zbyt mocno. Pogoda jest w kratkę. Jest dosyć zimno. Co chwila wychodzi słońce. Może ten wiatr rozgoni te chmury. Także dzisiaj znowu siedzimy w domu. Musimy jechać do sklepu, kupić coś na obiad. Do lekarza, do apteki. I z Raselkiem chcemy pochodzić po babciach. On może sobie znajdzie jakąś zabawkę, albo jakąś płytę, jakąś grę, cokolwiek. A ja chcę się rozejrzeć za jakimiś nowymi ciuchami. Może znajdę dla niego jakieś spodnie, albo coś takiego, albo Laurę coś fajnego. No, obojętnie. Po prostu, żeby zająć się, gdzieś połazić. I przy okazji może gdzieś pojedziemy do owiec, żeby trochę pooddychać świeżym powietrzem. Zobaczymy, jak z czasem będziemy, bo mi się jak zwykle dzisiaj jedzie. Ja się cieszę, bo czym więcej go nie ma, tym łatwiej utrzymać budżet, ale z drugiej strony on tylko przychodzi do domu raz na co drugi dzień i to tak późnym wieczorem, wykąpie się, zje i usypia. Wczoraj, przepraszam Was, wszystkie i wszystkich, z tego względu, że ja prawie w ogóle nie siedziałam przy laptopie. Po pierwsze, mało odpisałam na komentarze, po drugie, nie oglądałam Waszych filmików. Po trzecie, zrozumcie, że czasami są takie momenty, znaczy Wy rozumiecie, ja wiem, że Wy rozumiecie, ale są czasami takie momenty, że ja naprawdę cholernie za nim tęsknię. Cholernie. I kiedy on już jest, to normalnie potrafię wisieć ja i Russell na nim, ja mu na szyi leżę na nim przytulona, a Russell tam, wiecie, wydurnia się z nim. No po prostu strasznie za nim tęsknimy i taka jest prawda. Więc jak tylko jest w domu, to ja po prostu odłączam się od całego Bożego świata i no może nie aż tak drastycznie, że ciach i już, ale mniej, dużo mniej czasu spędzam właśnie w internecie. Chciałam jeszcze coś powiedzieć i zapomniałam. Co ja chciałam powiedzieć? Która jest godzina? No już powinnam się zbierać, także kamerę wezmę, bo może gdzieś pojedziemy na spacer. Także do zobaczenia później. Jesteśmy pod Lidlem w sumie w samochodzie. Ja za chwilę krzywo się postawię. Dasz radę otworzyć? Odchodzimy już. Dobrze. Byliśmy u babci, u lekarza, w aptece, w farfudzie, w Lidlu. Normalnie dzisiaj dzień jeżdżenia. Teraz do drugiego babci. Tak, teraz tutaj kawałek dalej mamy sklep jeszcze z innymi babciami i tam często są gry dla dzieciaków na plejaka 3. A ja mam plejka 3, czyli czasami mogę coś tam kupić, jakąś grę dla mnie. Dostałam tyle nowych leków i kartek do studia. Ty nagrywasz? Tak. O, myślałam... Tam jest. Tam. Nie widać Ciebie, bo Ty tu siedzisz. I masz pasy zamknięte. Teraz ja mam normalną wodę. W tym Lidlu, żeby coś kupić, to tak, wiecie co... Nie za bardzo. I pojedziemy do babci i ja bym chciała jeszcze się gdzieś przejechać na mały spacer samochodowy. Co? Co się dzieje?
Ale czego się mam lodowy? Bo nie mamy czasu na inny dzisiaj. Ja myślałam, jest pierwsza już. Co myślałaś? Ja myślałam, że gdzie będziemy mogli już wyjść. Raselku, czy zawsze gdzieś wysiadamy? Czy to przy owcach, czy koniach samochodu wysiadasz? Tak. No to o co ci chodzi? Czyli będziemy wychodzić. Zawsze wychodzimy. Nie baw się samochodem. Dobra, kochani, to do zobaczenia albo na spacerze, albo w domu. Zobaczymy, jak się rozpędzi sytuacja u babci, czy kupimy coś, czy nie. No zobaczymy, także do zobaczenia. Jechaliśmy sobie tutaj na farmę. Jeździmy, szukamy nowego miejsca. Proszę, Raselek, ponagrywaj trochę. Mama będzie jechała i gadała, tak? Zobacz, mała owieczka znów. Zobacz, taka tyci. Zobaczcie, jak tutaj jest bardzo ładnie. Ale tam jest dużo wody. No. Ja będę jechała specjalnie pomału. I tam mówisz, że widzisz ludzi. A to są ludzie, czy to mostek? Nie wiem. Ale malutkie, a ta jest taka tyci. No szkoda, o, że nie to ma... to są dwa. Niestety, ale... A ta góra, patrz tam skameruj, jak to ładnie wygląda. Musisz patrzeć w pogląd, żeby ludzie też widzieli dobrze. Ładnie? Jak ty robisz, żeby było daleko, nagrywało? No nie, blisko. Daleko to teraz jest. Kochani, widzę, że jedzie już auto i tutaj nie ma zjazdów, więc później jeszcze coś dla was nagram. Jest tutaj... Obiecałam, że jechaliśmy sobie pospacerować na wystawę. I zawsze spacerujemy po tamtej stronie, tam gdzie widzicie takie trzy... O tamte belki, to tam spacerujemy naokoło tej wystawy. Dziś mnie słychać, a dzisiaj idziemy na spacer, pospacerować po drugiej stronie ulicy. Także idziemy na spacer, nie pada, w końcu możemy się przejść. I tam będzie super miejsce, fajny wodospad. Fajny wodospad. Na pewno wam go pokażemy. Tak, będzie mały wodospad. A skąd wiesz? No, bo mama kiedyś tu była. Tak, kochanie. Jak także jechałaś, to widać. Tam już go... Tam, tak. Nie widać go z ulicy. Ja go już widzę. On jest bardzo mały, ale fajnie to wygląda. Także do zobaczenia. Słuchajcie, tak wygląda z tej strony. I to jest wodospad. Oczywiście, my również mamy piękne miejsca, do których warto zaglądać. I warto pospacerować. I można tu zejść, żeby zobaczyć. No właśnie tam sobie zejdziemy. Można zobaczyć bliżej. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że mnie słychać, bo tu jest dosyć głośno. Jeszcze wiatr wieje. Nie boję. Także idziemy na dół.
dobra. I idziemy dalej. Rafelku, stamtąd przyszliśmy, tam stoi nasze auto na drodze. A tam jest, tam się idzie na górę. Tak. I tam idzie. Aha. Ja. Idziemy na spacerek. Dobrze, że nie pada, pogoda jest fajna, można pospacerować. Co prawda długo dzisiaj już łazimy. Tak. Dzisiaj dużo już chodzimy, ale musimy jeszcze pospacerować. Oddychać świeżym w miarę powietrzem. Myślę, że najlepsze właśnie powietrze jest nad taką wodą. To jeszcze lepsze. Co prawda, powiem wam, że te wody są bardzo zanieczyszczone, bo ludzie w ogóle nie dbają. Zobaczcie, ile wszystkiego odnośnie o same plastiki. Nie idź tam, nie idź tam. Rasuś, ja nie będę wskakiwała po ciebie. Chodź, proszę cię, chodź. Także gdyby ludzie, nawet wędkarze, ci co przychodzą tutaj sobie powędkować czy spędzić miło czas, nie powinni zaśmiecać. Po pierwsze, powinno być dużo koszy, a nawet jak są, to ludzie... O, i wychodzi nam słoneczko. Mamo, słucham, kochanie. Ja będę chciał tu iść bez koszy. Co będziesz tu chciał? Ja będę tu chciał wędkować. Tu będziesz chciał wędkować z wujkiem? Okej, także widzicie... Tylko na urodziny będę mógł wędkować. No, tu bo jest... nie mogę wędkować jeszcze. Jeszcze troszkę za mały jesteś. Tylko znaczy, może będę nie... mógł, jak będę miał 7 lat. Może nie tyle za mały, ale na początek by cię to jeszcze, myślę, że nie interesowało. Pomyślimy o wędce i będziemy... Mama z chęcią z tobą posiedzi, jak będziesz łowił ryby, nie ma problemu. Ja wiem, jak się wędkuje. No wiem, że wiesz. Trzeba nałożyć... Strasznie dużo tutaj much. Jak to się nazywa? Haczyk? Czy mama, robak? Trzeba... Patrz, i tu mały strumyk płynie. Trzeba nahaczyć tą lizę, nie wiem jak się... Robak, dżownica. Robak, może być... czy dżownicę. No. I potem rzucić, aha, żeby ryby złapały, potem wrócić i potem rybę złapie. Myślisz, że to takie nie łatwe? Nie, bo może być wielka ryba i nie może złapać. Albo może być tak, że żadna ryba nie będzie chciała wziąć robaka i będziesz siedział kilka godzin i czekał, no. Ale jak, wiesz, jak będę wiedział, że jest ryba, jak chcesz, no, jak będziesz widział bańki tam koło wędki, to znaczy, że tam jest ryba złapała. Ale, no, jak będziesz dużo mówił, to połkniesz muchę, bo tu pełno lata. No ciepło się robi i dużo znowu deszczu było, więc lata robactwo. Zobaczcie, jak pięknie. Okej, kochani, do zobaczenia już w domu. Mam nadzieję, że dzisiaj wam pokazaliśmy małe co nieco. I do zobaczenia przy obiadku albo przy zakupach. Pokażę wam jeszcze, co kupiłam. Do zobaczenia później, a my delektujemy się ciszą i pięknym widokiem. Ja już jestem, ludzie, padnięta. Mały mnie trochę zmęczył. Fajnie, bo... No dobra, daj to. Poczekaj, ja to pokażę tym razem. To są moje tabletki, tutaj też są... Lekarz kazał ci je. No tak, a to jest ten do pukania ust. Płyn mój. Chleb, nowy tylko chleb. Nie kładź na ziemię, nie kładź na ziemię, na szafkę. Jeden chleb, drugi chleb też na szafkę. Chleba się nie kładzie na podłogę. Drugi chleb. Pospiesz się, bo nie będzie nikt oglądał. Makaron. Połóż. Za wolno. Dobrze? Szybko. Już. Płyn. Płyn. Mama będzie mówić co, a ty mi pokazuj po prostu, tak? Mydło. Tak, mydło. Z tej właśnie serii, co chwaliłam. Gruszki. No, gruszki. Mleka. Puszka. Mleka już mleko. Zanieś. Już było. Mięso mielone na dzisiaj, na kotlety. Śmietana? Tak, tak, dobrze, śmietana. Bardzo dobrze. Masło. Masło do gotowania dla mamy. Drugie mleko. Tak, i cytryny. I cytryny. I koniec. I cytryna.
A Russell miał próbki, Pringlesy. Ale a... to jest Lauren. Proszę, masz, zanieś jej, a ja pokażę już. Kupiłam na próbę z Farfuda płyn do mycia naczyń. Zobaczymy, wiecie, że ja lubię płyny testować. Później kawa. Funt 30 parę za 24 sztuki. Super deal. Świetna cena. Tutaj je 2,99 5 rybek. Z tych, jak to się nazywa, łososi kawałków i tutaj tak samo Pacific Pink Salmon Fillets i tu jest za 3 funty, ale było one i jedno kupisz, drugie gratis. O, na zupę jarzynową mieszanka jarzynowa. Tak. Mama kupiła chipsy i wodę. I wodę, tak, bo potrzebowaliśmy. Tutaj funt 50 czy funt. O, jeszcze lepiej. Funt za taką wielką pakę jabłek. No mów. My wyjęliśmy tamtego zwierzę ławę, ale jutro nagramy go. Mhm. Łabędź, jak, no. Jakby nie padało. Zapłaciłam 12,36. Jutro będziemy szli. Jutro będziemy szli tam. No teraz i kotlety, czyli no, schabik, nie? Tu jest 10 kotletów, także będzie trochę obiadków różnych. No i tyle, kochani. Do zobaczenia później. Ja zmykam pić kawę, trochę usiądę, odpocznę, pochowam to i zabieram się za robienie obiadu. I mój dzisiejszy obiadek, a raczej nasz. Kotlety mielone, ziemniaki z cebulką. Tam jest trochę masełka i trochę mleka w ziemniakach i suróweczka, taka jak widać. Kochani, już przygotowałam wołówkę znowu Miśkowi, znowu zostaję sama z dziećmi, w sumie to jesteśmy sami. Zapomniałam kupić lemoniadę dla Russella, okazało się, że w domu nie ma zapasów, są same wody. Więc zawiozę jedzenie Miśkowi i pojadę do Azdy po lemoniadę i wodę też dokupię, żeby już nie jeździć, bo ile można. Specjalnie wezmę tylko drobne, żeby już nic nie kupywać. Także tam drobnych mam z 5 funtów, także wiecie jak to jest. Wezmę pieniądze, a to jeszcze to, a to jeszcze to, a to jeszcze to, a później muszę się ograniczać. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że spędziliście fajnie czas z nami, że pomimo tego, że tam było parę niepoprawności przy nagrywaniu, jak Russell brał kamerę i nie mógł jedną ręką i tak dalej, ale było fajnie, przyjemnie, przynajmniej my spędziliśmy cudowne popołudnie, chociaż było dużo, dużo roboty. Ściskam Was bardzo mocno, jestem już padnięta, od rana jestem na nogach, no może nie od rana, ale od 10 jestem na nogach, ale tyle zrobiłam, że dla mnie to jest bardzo dużo i cieszę się, że słoneczko nam wyszło i mogliśmy iść na spacer, pospacerować, dotlenić się, a nie tylko w chałupie siedzieć, bo wolne mają, trzeba korzystać. Dobrze, kochani, dziękuję Wam ślicznie za uwagę, ściskam Was bardzo, bardzo mocno, ślę 1000 buziaków. Do następnego, czyli do jutra. Pa, pa.